Witam Państwa w kolejnym programie Ważne dla Gminy Sieradz. Tradycyjnie już Państwa gościem jest wójt gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Szanowni Państwo, zanim przywitam pana wójta, to kolejna inwestycja drogowa. Tym razem jesteśmy w miejscowości Wiechucice. Tutaj zaczynamy kolejny program. Witam serdecznie, panie Jarosławie. Dzień dobry, witam Państwa. Rzadko się zdarza, żeby tak idealnie zgrać to wszystko, żeby trafić bezpośrednio na moment, w którym kładziony jest asfalt, co mnie cieszą się, że po tylu latach będą mieli porządną drogę do Chojnego. Oczywiście to jest drugi etap tej drogi, która łączy Chojne z Wiechucicami. Pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu na tą inwestycję. Jest to odcinek 1210 metrów. Koszt całej inwestycji 1 500 000 zł. 95% dofinansowania z Polskiego Ładu, 5% tylko z budżetu gminy Sieradz. To już kolejna inwestycja, którą realizujemy. Jeszcze będziemy na inwestycji Grądy Kamionaczek, Mozna Ceniwce. To jedna z takich priorytetowych inwestycji, która w tym roku jest realizowana. I również jeszcze będziemy na inwestycji w Rzechcie, która jest w trakcie realizacji. Patrząc na naszą podróż inwestycyjną, między innymi w miejscowości Dębina i nie tylko, mam wrażenie, że technologia jako taka kładzenia tej nawierzchni włącznie z poboczami jest podobna. Oczywiście tu jest podbudowa stucznia, jedna warstwa tucznia, później druga warstwa tucznia, jest warstwa wiążąca asfaltu i dzisiaj właśnie jesteśmy na, jak warstwa ścieralna jest składzona. No i widać, ładnie położona jest i jest teraz walec, wałuje tą jezdnię, także tutaj będą utwardzone pobocza, stucznia i z podsypką. No ta droga już będzie łączyła właśnie dwie miejscowości, Chojne i Wiechucice. Będzie to obwodnicą, gdyby coś się stało na drodze powiatowej, będzie tutaj ruch skierowany w tą stronę, ale tutaj dużo nowych domów powstaje na Chojnym tutaj z tej strony. Także tutaj ta droga też będzie służyć mieszkańcom, dojazd do pracy, do Sieradza. Także tutaj jest ta droga bardzo potrzebna mieszkańcom. Tutaj była podsypka taka pomarańczowa, czerwona prawie z kamienia, ale widziałem, że przed bezpośrednio kładzeniem asfaltu ponownie dosypywano w niektórych miejscach kamienia. To świadczy o tym, że, bo rozmawiałem z technologami, którzy budują tą drogę, że wiedzą, w których miejscach jest bardziej mokro, jaka jest struktura tego gruntu. Także tutaj chyba też się nie trzeba obawiać, że coś się w najbliższej przyszłości z tą drogą może zacząć dziać, ponieważ no, widać, że wszyscy się o to jak najbardziej troszczą. Oczywiście są takie miejsca, które było tak, ten grunt by nie był stabilny. No i tutaj żeśmy już wcześniej tą drogę posypywali tuczniem, jakąś pewną stabilizację tutaj na tej drodze żeśmy zrobili, ale te miejsca, które są takie bardzo specyficzne i uciążliwe, zostały tutaj utwardzone jeszcze dodatkowym tuczniem, tuczniem lafir, to jest taki tuczeń z glinką, która łączy te struktury tucznia jednego i drugiego i myślę, że ta droga będzie na wiele lat służyć mieszkańcom. Ja tak zapytam jeszcze o oświetlenie, panie wójcie, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o wymianie oświetlenia na terenie gminy, że około 1 000 000 zł tylko po zmianie oświetlenia będzie oszczędności. Zrobiło się nie dość, że oszczędniej, to dużo jaśniej. Widzę, że w tej chwili ten proces wymiany oświetlenia na terenie gminy trwa. Oczywiście z Polskiego Ładu otrzymaliśmy dofinansowanie na wymianę lamp sodowych, na lampy LED-owe. 1200 lamp jesteśmy w trakcie wymiany już na części Męcka Wola. Tamta część gminy już została wymieniana. Teraz wykonawca przechodzi na tą część gminy. Myślę, że do świąt będzie wszystkie lampy zostaną wymienione na terenie gminy Sieradz. Oczywiście też dofinansowanie otrzymaliśmy z Polskiego Ładu. Aplikowaliśmy o 2 miliony, otrzymaliśmy 1 950 000, ale w przetargu wyszło taniej, 1 650 000 zł, także no, cieszymy się bardzo. Również złożyliśmy wniosek na kolejne wymiany lamp, bo ponad 2,5 tysiąca lamp jest na terenie gminy Sieradz, także jeszcze mamy około 450 lamp do wymiany. Panie wójcie, myślę, że na ten moment zrobimy sobie krótką przerwę, szanowni państwo, na to, żeby przejechać do miejscowości Kamionaczyk, a tam zobaczymy, co dobrego słychać, jaka ta przeprawa przez rzekę Niwkę, bo ta inwestycja jest skończona. Oczywiście most już został wyremontowany i oddany do użytku. Były w zeszłym tygodniu odbiory, także no, zapraszam
zobaczymy pracę. Myślę, że widać efekty tej pracy. Byłem osobiście, oglądałem, z wykonawcą się spotkałem, dziękowałem za dobre wykonanie pracy. Pan wójt jest zadowolony, miejmy nadzieję, że Państwo jako użytkownicy będą również zadowoleni. No to cóż, jedziemy do miejscowości Kamionaczka. Panie wójcie, razem dojechaliśmy do Kamionaczka. Jesteśmy, Szanowni Państwo, na moście, który wybudowano jeszcze nie tak dawno na rzece Niwka. Piękne otoczenie, korzystając z pierwszych promieni słonecznych. Miejmy nadzieję, że będzie tylko w tej chwili lepiej. Panie wójcie, potrzebna bardzo inwestycja i to widać. Oczywiście ta inwestycja jest bardzo potrzebna, bo tutaj był poprzednio most drewniany. Jak tu Państwo wiecie, jeździliście, udało nam się pozyskać środki z Polskiego Ładu, z inwestycji strategicznych rządu na tą inwestycję. 95% dofinansowania, cała inwestycja to jest ciąg drogi Biskupice, Grądy, Kamionaczyk. Cała inwestycja wyniosła 3 900 000 zł. Także tu, jak Państwo widzicie, kawałek drogi już jest zrobiony. Pierwszy etap. Drugi etap będzie do końca maja zrealizowany. Do Grądów, do zakrętu tutaj w kierunku Kamionaczyka. No, cieszymy się bardzo, że pozyskaliśmy. No, mieszkańcy bardzo się cieszą, bo przedtem było ciężko przejechać. Był to most drewniany, podkład drewniany. Pan pamięta dokładnie, jak to kiedyś dawno temu tutaj wyglądało. Z racji tej, że miał pan okazję jako młody chłopak tutaj się również czasami znaleźć. No, często tutaj bywałem, bo mój tato z tych okolic pochodzi, także tutaj korzenie moje też są rodzinne. Także ja tutaj się cieszę, że coś zrobiłem dla mieszkańców gminy. Taka wstążeczka była i rzeczywiście to było w sumie niebezpiecznie. Ruchu nie wiadomo jakiego nie ma tutaj, ale no, w dzisiejszych czasach taki chodnik, jak ja to nazywam, żeby przejechać również w drugą stronę, stwarzał poważne problemy. Tak? No tutaj żeśmy tak, przede wszystkim wzmocniliśmy przyczółki betonowe. Były przedtem dwa filary betonowe tylko, ale teraz żeśmy wzmocnili to podbudowę. Są podkłady żelbetonowe i na to położona jest masa asfaltowa, dwie warstwy. Także no, ten most myślę, że na kilkadziesiąt lat wytrzyma. No, są bariery ładne, ochrony. Rozumiem, że to cała konstrukcja była od podstaw budowana, wymieniana. Tak, tak. Zostały tylko tregry o średnicy gdzieś 80 cm. Zostały wymienione, zostały oczyszczone, zostały piaskowane i tylko i te podbudowy, te filary dwa zostały, a resztę to było wszystko zdemontowane. Tutaj było, most był zamknięty, nieprzejezdny. Tutaj ta część jezdni była z jednej strony była wysypana kupa piasku, z drugiej strony, żeby ktoś sobie nie chciał przejechać i nie wpaść do rzeki, tutaj do Niwki. Także tutaj no, dużo pracy. Firma widać, że solidnie wykonała tą inwestycję. Droga została poszerzona, bo przedtem był taki pasek tylko jezdni, tam około 3 metrów, a teraz ponad 4,5 metra ma razem z poboczami, także no, jest jezdnia bezpieczna. Tutaj dzieci też do szkoły jeżdżą, do pracy ludzie. No, jest to taka niezbędna droga, która tutaj też służy ciąg komunikacyjny do Biskupic, do Sieradza, tutaj do szkoły podstawowej, do Harupi. Dojeżdżają dzieci tutaj z tej strony. Jak tak patrzę, to zastanawiam się, bo to są w sobie takie urokliwe strony, prawda? Ten Kamionaczyk, nie Kamionaczyk, Grądy, niedaleko rzeka, Warta, sporo lasów dookoła, że można tutaj chętnie, znaczy można byłoby przyjechać i z całymi rodzinami na rowery też poodpoczywać. Szkoda, że jeszcze w tych niektórych projektach nie ma tych ścieżek rowerowych, bo byłoby jeszcze bezpieczniej, prawda? Oczywiście dużo tu mieszkańców przyjeżdża na grzebobranie, z Sieradza, tutaj z różnych stron, tutaj lasy są, które dużo grzybów jest w lasach, także no tutaj no, ta droga jest niezbędna, żeby tutaj służyła mieszkańcom gminy i innym, którzy będą korzystać z tej drogi. No, drugi etap tej drogi, że warunki pozwolą, to rozpoczniemy. Do końca maja jest umowa z wykonawcą podpisana, także do końca maja ta droga będzie już oddana i mieszkańcom niech służy. Tak jak Państwo widzicie, jest lepiej, będzie jeszcze lepiej, jak Pan wójt mówi. Zapraszamy, już wiosna niedługo, w związku z tym na wycieczki rowerowe całymi rodzinami, bo naprawdę fajne tereny. No tak, było sporo o bezpieczeństwie ruchu, Panie wójcie.
tak jak wszyscy Państwo widzicie, o mostach. To w związku z tym chwilę porozmawiamy o kulturze i dlatego przenieśmy się do Biblioteki Gminnej, do miejscowości Chorłupia Mała. Za chwilę zapraszam. Szanowni Państwo, jeszcze chwilę temu byliśmy w Kamionaczyku, byliśmy dzisiaj w Chojnem. Rozmawialiśmy bardzo dużo o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i o tym, co w ramach tej infrastruktury musimy jeszcze zrobić. Panie Wójcie, teraz porozmawiajmy troszeczkę o kulturze, bo w kulturze też się sporo dzieje. Myślę, że widzowie nasi nie poznali tego obiektu, bo ostatni raz będąc w nim była czerwona cegła, tu już jesteśmy na etapie odbiorów. Oczywiście cieszymy się bardzo, że udało nam się zrealizować, wybudować nową gminną publiczną bibliotekę w Chorłupi Małej. Pozyskaliśmy środki na tą inwestycję z Polskiego Ładu, inwestycji strategicznych rządu. Otrzymaliśmy 2 430 000 zł. Cały koszt inwestycji wyniósł 3 150 000, ponad 670 000 wkład własny gminy w tą inwestycję. Jak Państwo widzicie, nowy, piękny obiekt wybudowany w krótkim czasie, bo ponad rok czasu ta inwestycja trwała. Wszystko ładne. Teraz będziemy czekać na środki, które na sesji, którą obecnie będziemy mieli 30, przesuniemy na wyposażenie tego obiektu w regały, w komputery, w pewne wyposażenie pomieszczeń, które są tutaj, jak widać, puste, ale myślę, że niebawem się zapełnią i już będziemy mogli oficjalnie otworzyć ten obiekt, który będzie służył mieszkańcom tutaj sołectwa Chorłupi, Dzielina, ale również całej gminie. Ten obiekt będzie wykorzystany do celów kulturalnych, ale jeszcze innych też planów. Kiedy planujecie już otwarcie takie po doposażeniu tego obiektu? No po przetargu, bo musimy ogłosić przetarg na wyposażenie tego obiektu. Jeżeli szybko by nam się wszystko udało zgodnie z planem, to myślę, że no koniec marca, kwiecień, początek kwietnia. Często rozmawialiśmy o tym obiekcie, pojawiały się różne wypowiedzi na te tematy, czy rzeczywiście tak potężny obiekt w Chorłupi jest potrzebny, tak? Ale są też tacy, którzy mówią, że to jest świetne miejsce do tego, żeby nie tylko prowadzić działalność kulturalną typu tam wypożyczanie książek, biblioteki, ale też warto stworzyć takie centrum integracji mieszkańców gminy i z tego co wiem, to w tą stronę chcecie pójść, prawda? Właśnie chcemy w tą stronę iść, utworzyć takie centrum gminy, które będzie się również zajmowały. Tutaj mogły się spotkać koła gospodyń, mogły tutaj różne prelekcje być ciekawych artystów, poetów. Myślę, że ten obiekt będzie służył nie tylko do czytania książek i wypożyczania, ale będzie służył w innym celu, w celach kulturalnych. No ja myślę, że okazją do takich spotkań również będą święta wielkanocne tutaj, czy przed, różnego rodzaju warsztaty, nie warsztaty, przy okazji Bożego Narodzenia, prawda? Także tych okoliczności, w których tak piękne pomieszczenia z takimi gabarytami można spokojnie będzie wykorzystywać. Tak, chcemy te właśnie pomieszczenia wykorzystać, żeby to służyło nie tylko mieszkańcom tutaj lokalnym, ale całej gminie. Nasze koła gospodyń są bardzo aktywne, nasze panie dużo talentów mają, dużo potrafią, nie tylko gotować, ale również przedstawienia teatralne, różne przedstawienia, w których biorą czynny udział. No ja się cieszę, że są panie aktywne, chcą działać, chcą tutaj kulturę naszą regionalną przedstawiać innym i propagować, bo o to chodzi, żebyśmy pamiętali o swojej kulturze, tradycjach, o tym, co tutaj nas wszystkich łączy. Na tradycji wspaniałych polskiej wsi w centralnej części Polski mamy bardzo dużo i takie miejsce myślę, że będzie również motywowało i zachęcało tych, którzy zajmują się tym na co dzień i chcą, żeby po sobie i nie tylko po swoich przodkach zostawić coś dobrego, przekazać młodszemu pokoleniu, to z przyjemnością będą po prostu z tego obiektu, tak jak Państwo widzicie, korzystali. Otwarcie, miejmy nadzieję, już wkrótce, ku uciesze wszystkich mieszkańców gminy.
Panie wójcie, my jesteśmy ciekawi, mam nadzieję, że nasi widzownie również są ciekawi, jak ten końcowy efekt będzie wyglądał. Tak jak Państwo wspomnieli, to nie będzie tylko taki obiekt, do którego będzie można przyjść, usiąść na krześle, przeczytać, wypożyczyć książkę. Będzie można również odpocząć na urządzeniach do tego przygotowanych, bo część tych urządzeń już jest. Przeprowadzka powolutku trwa, w związku z tym życzymy tylko Państwu, żebyście jak najszybciej uruchomili ten obiekt, taniego przetargu na wyposażenie, bo to chyba w dzisiejszych czasach jest najważniejsze. Szanowni Państwo, na dzisiejszy dzień to już wszystko w naszym programie. Ważne dla gminy Sieradz, Państwa gościem w kolejnym programie był Jarosław Kaźmierczak, gospodarz gminy. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych programów Ważne dla gminy Sieradz. A rozmawiali będziemy o fotowoltaice i kolejnych inwestycjach zaplanowanych i realizowanych na terenie gminy. Warto być z nami.